Rywalizacja to zgodnie z definicją ubieganie się o pierwszeństwo. Dziś o waszą wagę w naszym studiu walczyć będzie prezydent Starogardu Gdańskiego, pan Janusz Stankowiak. Witam pana, witam państwa. Będzie z nami również jego zastępca do spraw społecznych, pan Maciej Kalinowski. Witam państwa. Grzegorz Kochański, jak dobrze sobie liczę, bo ja tutaj na wszystko mam teczkę i wszystkie informacje, spotykamy się dziś po raz 16. Zostańcie z nami, to jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś powiemy o organizacji szczepień na starogardzkiej hali. Zachęcimy was do tego, abyście zadbali o okolice, aby milej zrobiło się na sercu, obserwując zieleń. No i też pospacerujemy sobie po naszym mieście. Panie prezydencie, jak pan myśli, ile czasu zajmuje spacer spod urzędu miasta przy ulicy Gdańskiej do McDonalda w Starogardzie? Spod urzędu miasta w granicach 15 minut. A, no, jak pytałem na mieście, to mówili 20, 20 kilka, 15,5 minuty, to był mój czas. Świetnie. Powiem panu szczerze, że tak spacerując po Starogardzie, jest to dość przyjemna trasa, jeśli chodzi o ulicę Jagiełły, bo choć pora była dość już późna, to widziałem dwie usypane góry piachu, w tle podświetlony neon kuchni, tam gdzie można zjeść. Jasne. I próbowałem tam dostrzec, czy już jest woda, jeszcze wody nie ma, ale widać, że prace cały czas tam postępują. Tak, wszystko jest w tempie, w terminie, także wykonawca miał 105 dni na wykonanie tej inwestycji i myślę, że dotrzyma słowa. Tak, i my też słowa dotrzymamy, bo obiecywaliśmy słuchaczom, że jak basen będzie gotowy, to do niego sobie wskoczymy i nie będziemy robili tego w garniturach, bo jak mówi młodzież, jest to troszeczkę takie lamerskie, tylko normalnie, tak jak przystało, w kąpielówkach oczywiście. Tak, idąc dalej, można zachwycić się budynkiem naszego Starwiku, potem idąc jeszcze dalej, jest na przykład przystanek autobusowy, bo też jeden ze słuchaczy napisał, że tam nie ma informacji, jaki autobus jedzie, więc zrobiłem zdjęcie i mam nadzieję, że dokleimy sobie tam numerek koło sklepu na rozkładach jazdy, na tablicach. Jasne. Jest grafika, że jest autobus, ale z daleka nie ma informacji, że na przykład tam jedzie 16, więc to taka subtelna uwaga, bo program robimy dla was i mówimy o sprawach ważnych dla naszych mieszkańców. Bijemy się w piersi, na pewno to poprawimy. Co jest w tej chwili najważniejszego dla pana i dla mieszkańców? Myślę, że powrót do normalności, a takim powrotem do normalności, czy gwarancją tego powrotu, moim zdaniem oczywiście, to jest subiektywne zdanie, są szczepienia. Aby wyjść naprzeciw tym szczepieniom, postanowiliśmy wystąpić do wojewody o to, aby w Starogardzie również utworzyć punkt szczepień powszechnych. I 31 marca taki wniosek wpłynął do wojewody. Już kilka dni później zostaliśmy poinformowani, że jesteśmy zakwalifikowani, że ten punkt w Starogardzie będzie można tworzyć. Zatem szybko zabraliśmy się za pracę, stworzyliśmy zespół. Koordynatorem tego zespołu został zastępca prezydenta do spraw społecznych, czyli pan Maciej Kalinowski. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy w pełni przygotowani do tego, aby punkt szczepień powszechnych w Starogardzie ruszył pełną parą. Mamy datę, jeśli chodzi o ruszenie tego punktu? Tak, mamy datę. Wczoraj, zdaje się, uzyskaliśmy już pełną odpowiedź od wojewody, decyzję wojewody, iż punkt rusza 6 maja. Panie wiceprezydencie, mam pytanie, jak to będzie wyglądać organizacyjnie, jeśli chodzi o kwestie sprawności, obsługi, pracy, czy będą jakieś wyznaczone godziny, od której strony się będzie wchodziło? To pewnie pytania, które już teraz pojawiły się w głowie naszych słuchaczy, więc może warto, żeby ich przygotować. Tak jak wcześniej pan powiedział, Starogardzki Punkt Szczepień Powszechnych został przygotowany w miejskiej hali sportowej imienia Andrzeja Gruby. Przygotowaliśmy tam 4 punkty lekarskie, 4 punkty do szczepień, czyli łącznie możemy nawet szczepić 400 osób dziennie. Wjazd do tego punktu będzie przez główną bramę, która mieści się przy stadionie. Wszystko jest profesjonalnie oznaczone, także każdy, który na pewno się pojawi w tym miejscu, osoba do szczepień, nie będzie miała z tym problemów, żeby do tych szczepień dotrzeć. Najważniejsza informacja to jest taka, iż przygotowaliśmy także 2 parkingi dla osób, które przyjadą samochodami, czyli jeden bezpośrednio przy hali sportowej, a drugi rezerwowy przy sanepidzie. To, co należy pamiętać, tak jak powiedział dzisiaj przed chwilą pan prezydent, zaczynamy szczepienia od 6 maja, od godziny 8 rano, dlatego zachęcam wszystkich do rejestracji. Zarejestrować można się telefonicznie po specjalnie stworzony numer przez przychodnie. Tak, i o tym, jak się zapisać na takie szczepienie, powiemy państwu już za moment.
zawsze w okolicach weekendu, w piątek premiera i w ciągu soboty i niedzieli powtórka programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś rozmawiamy przede wszystkim na temat organizacji szczepień na hali w Starogardzie Gdańskim. Prezydent i jego zastępca są dzisiaj ze mną. Proszę powiedzieć, panie Macieju, kto będzie operatorem tego punktu szczepień na hali? Ile osób będzie mogło naraz tam zostać zaszczepionych? Ile osób będzie tam pracować? Operatorem powszechnego punktu szczepień w Starogardzie Gdańskim będzie samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, przychodnia lekarska imienia Marii Orlikowskiej-Płaczek. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy przygotowane 4 punkty lekarskie i 4 punkty szczepień, czyli maksymalnie możemy dziennie wyszczepić 400 osób. W pierwszej fazie ruszamy ze szczepieniami 200 osób dziennie. Tak jak mówiłem Państwu wcześniej, zapraszam już do rejestracji. Można dzwonić teraz, w jaki sposób się zarejestrować. Można dzwonić pod specjalnie stworzony numer, który znajduje się w przychodni. Jest to numer 533 348 944. Proszę tutaj dzwonić w godzinach funkcjonowania przychodni oraz na infolinię. To jest wszystkim znane 989, gdzie także można dokonać wyboru, w jakim miejscu chce się dokonać szczepienia. Dzwoniąc, należy pamiętać o tym, aby podać numer PESEL i numer telefonu i oczywiście dokonać wyboru szczepionki. Przyjeżdżając już na samo szczepienie, proszę, aby każdy zabrał ze sobą dowód osobisty, bo to jest jakby najważniejsza sprawa przy dokonywaniu szczepień. Jest jeszcze dokument do wypełnienia przed każdym szczepieniem. No może warto byłoby już przyjść z takim gotowym dokumentem, żeby przyspieszyć ten proces? Tak, będzie można taki dokument sobie bezpośrednio pobrać, czy z naszej strony, czy z przychodni, jego samemu w domu wypełnić, tym dokumentem przyjść, ale też nie będzie problemu, jesteśmy do tego przygotowani. Osoby, które nie będą miały tej ankiety wypełnionej, na miejscu będą mogły przy pomocy innych osób tę ankietę wypełnić. A co z pozostałymi punktami, jeśli chodzi o nasze miasto? Czy one zostaną zawieszone, zamknięte na czas szczepień w hali? Nie. I wszystkie inne punkty, które do tej pory funkcjonują, ich jest łącznie 7, one będą dalej funkcjonowały na tych zasadach, na których teraz one funkcjonują. Czyli one jedą szczepieniami populacyjnymi, a my jesteśmy punktem szczepień powszechnych. I rejestrować mogą się osoby nie tylko z miasta czy powiatu, ale i także z całej Polski. Proszę powiedzieć, czy mamy już jakieś takie dane, jeśli chodzi o nasze miasto, panowie, patrząc na postęp sytuacji, czy szczepionki poprawiły życie albo zdrowie naszych mieszkańców, czy to jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić? Jeśli chodzi o szczepionki, to tak, bo jak Państwo dobrze wiecie, czym więcej osób z nas się zaszczepi, tym szybciej powrócimy do normalności. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten poziom tych szczepień był jeszcze większy, bo tak jak licząc, dziennie jakbyśmy mogli szczepić po 200 osób, a może funkcjonować ten punkt nawet 6 dni, czyli 1200 osób dziennie mogłoby być, 1200 osób tygodniowo mogłoby być zaszczepione w tym naszym punkcie. Licząc innymi punktami, to jest łącznie ponad 2000 osób, czyli to nam daje jasny jakby tutaj obraz, że w bardzo szybkim tempie moglibyśmy powrócić tutaj do normalności. Czy jest jakieś założenie, do kiedy ten punkt szczepień będzie funkcjonować? Nie, założenia jakby takiego nie ma. Generalnie, jak wszyscy wiemy, bo jest najpierw pierwsza dawka szczepionek, potem jest druga dawka. Tak jak długo będzie ten punkt potrzebny, tak długo będziemy w Starogardzie go utrzymywać. Każdy piątek premierowo po 9:00 pojawiamy się my, mówiąc o rzeczach ważnych dla słuchaczy i dla mieszkańców. Mówiliśmy już dzisiaj na temat szczepień wraz z nastaniem maja. Uśmiechają nam się twarze, bo już wiemy, że powinno być ciepło. Wiemy o tym, że mamy kilka dni wolnego i wiemy o tym, że od początku nowego miesiąca pojawia się luzowanie obostrzeń. Panie prezydencie, proszę odczarować te słowa. Luzowanie obostrzeń, ja bym zaczął od tego, że jest to konsekwencja właśnie szczepień, które masowo będziemy robili i już zaczynają właściwie one funkcjonować na terenie całego kraju. I mam nadzieję, że również w Starogardzie Gdańskim. Luzowanie obostrzeń, czyli powolne powracanie do normalności. Jestem przekonany, że nie tylko mieszkańcy Starogardu, ale mieszkańcy całej Polski są zmęczeni tą huśtawką nastroju wywołaną ciągłymi zmianami, zamykaniem, otwieraniem, wręcz sprowadzaniem czy tworzeniem takiego podziemia usług,
handlu i tak dalej, i tak dalej. Czujemy się jak podczas okupacji czasami, bo chcąc pójść do fryzjera, rozglądamy się na prawo i lewo. Ja nie mówię, że ja byłem akurat u fryzjera, kiedy te obostrzenia były oczywiście... No ja dla siebie fryzjerem jestem sam. No tak, właśnie widzę. Ja niestety nie radzę sobie z tym faktem, ale muszę czekać i czekałem aż do momentu, do programu przyniosę sprzęt. Dobrze, kiedy mogliśmy. Po prostu wracamy do normalności. Mam nadzieję, że to już jest trwały powrót, że to nie jest tak, że za chwilę na jesień pojawi się kolejna jakaś czwarta fala i znowu zaczynamy zamykać te wszystkie rzeczy, na których nam bardzo zależy. No bo chyba przykro się robi, jeżeli pan idzie albo przejeżdża przez miasto i widzi pan, że na przykład sklep, w którym jakiś czas temu robił pan zakupy, albo restauracja, no są zamknięte lub jest informacja, remont do wynajęcia. Oczywiście, no strasznie mi żal wszystkich gastronomów, ludzi, którzy zajmują się właśnie tym rodzajem usług, bo oni chyba najbardziej dotkliwie odczuli tą pandemię i te wszystkie obostrzenia, które zostały w Polsce wprowadzone. Mam nadzieję, że się odbiją, że już po 15 maja, kiedy ruszą ogródki letnie, kiedy będą mogli na zewnątrz sprzedawać swoje wyroby, czy nie swoje wyroby, ale te artykuły, którymi handlują, troszeczkę poczują powiew wiatru w żagle. No i wiadomo, że też jest ożywienie, czy producentów różnych artykułów potrzebnych do dostaw jedzenia, albo też ożywimy transport, no bo jeżeli będą szczepienia, no to również też w ruch, mamy nadzieję, pójdą taksówki, bo jakoś trzeba będzie dojechać. Oczywiście, że tak. Ja panu powiem, że takim bardzo widocznym elementem wprowadzenia pandemii, czy pandemii i wprowadzenia tych obostrzeń, był fakt, że ulice Starogardu były całkowicie przejezdne, bo w miejscach, kiedy dzieci jechały do szkół, oczywiście rodzice je zawozili do szkół, to ciężko było się czasami przebić rano, powiedzmy z miejsca, którego mieszkam, czyli na osiedlu Kopernika, do Urzędu Miasta. Dzisiaj, czy to znaczy, że pan zrezygnuje z budowy obwodnicy? Nie, absolutnie, to nie ma z tym nic wspólnego. Okay. Zresztą to nie ja o tym decyduję, ale jednak jest to sprawa rządu. Porozmawiajmy o Starogardzie. Jesteśmy już jakby tak myślami podczas majówki, ale również też jak na osiedlu Kopernika zobaczycie zamyślonego prezydenta, to znaczy, że wtedy właśnie myśli nad koncepcją nowej akcji, na przykład gramy w zielone. Tak jest. Zrodziło się to właśnie z potrzeby, właściwie z inicjatywy mieszkańców, akcja zazieleniania Starogardu Gdańskiego. Ja przypomnę, że w 2018 roku, na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, czy powrotu do odzyskania niepodległości, tak, posadziliśmy 1000 drzew w Starogardzie. Dzisiaj proponujemy nową akcję, taką pilotażową, że każdy z państwa, kto posiada jakikolwiek fragment ziemi, który chciałby zazielenić, bądź już jest zielony, ale chciałby jeszcze rozszerzyć ofertę swojego ogródka przydomowego, bądź trawnika, ma szansę wziąć dofinansowanie do 3000 zł. Planowaliśmy, aby ten pilotaż, to była łączna kwota 60 tysięcy złotych. Zobaczymy, jaka będzie reakcja mieszkańców, jakie będzie zapotrzebowanie na tego typu działania, ale proponujemy 3000 zł, co stanowi 75%, minimum 75% kwoty, którą państwo zadeklarujecie, że zamienicie na krzewy, drzewa, zamienicie na kwiaty, na wszystko to, co stanowić będzie, że płuca naszego miasta będą się poszerzały i będą skutkowały lepszą jakością powietrza. Ale to musimy mieć własny ogródek, czy możemy mówić o ukwieceniu jakiegoś tarasu, balkonu? Absolutnie. Głównie chcielibyśmy, żeby to był jakiś stały fragment ziemi. Mówimy tutaj, to nie muszą być ogródki przydomowe. Mogą być to trawniki, również przyblokowe i tak dalej, i tak dalej. Tereny zagospodarowane bądź niezagospodarowane, takie, które chcielibyśmy, aby znalazły się w przestrzeni publicznej, w nowej odsłonie, zielonej odsłonie. Jak dobrze pamiętam, mamy też taką akcję w naszym mieście, jeśli chodzi o ukwiecanie balkonów, prawda? Też co roku spółdzielnie tutaj w Starogardzie coś takiego organizują. To jest jak gdyby uzupełnienie tej oferty zazieleniania miasta. Dobrze, to może jakieś porady w takim układzie, od czego by pan zaczął tworzenie takiej koncepcji? Nasi mieszkańcy są na tyle kreatywni, że sami przyjdą do nas z pomysłami. My oczywiście w jakiś sposób będziemy musieli to ocenić, czy to rzeczywiście gwarantuje w jakiś sposób, czy wyczerpuje znamiona tego projektu, tych
no jest, czy będzie po prostu się kwalifikowało. Natomiast jedyną taką formą, którą chcielibyśmy, no nie powiem, że wymusić, ale chcielibyśmy postawić jako obowiązkowe, to żeby te tereny przylegały do terenów publicznych. Czyli jeżeli ktoś planuje zrobić sobie rabatkę w swoim ogródku, to oczywiście ona musi przylegać do chodnika, do drogi publicznej. No tak, i w tej sytuacji nie będzie problemu, jeżeli najpierw zrealizujemy ten projekt, a potem na przykład Urząd Miasta powie, no nie, ten projekt się nie łapie. Możemy wcześniej to skonsultować? Musimy to wcześniej skonsultować, aby ten projekt został zaakceptowany. No to w takim układzie życzymy wielu miłych chwil spędzonych na obmyślaniu, jak będzie pięknie wyglądać wasz ogródek i jak przyjemnie zrobi się innym, którzy to zauważą. Szczegóły już za chwilę pojawią się na stronie starogard.pl i na profilu facebookowym. Tak jest. Szanowni Państwo, ja dziękuję Państwu za uwagę, ale chciałbym powiedzieć, że jako, że rozpoczynamy długi weekend, to chciałbym Państwa w dobrym nastroju wprowadzić w te wolne dni i informuję Państwa, że od soboty do poniedziałku będzie 30 stopni ciepła. 10 w sobotę, 10 w niedzielę i 10 w poniedziałek. Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak. Jest z nami również pan Maciej Kalinowski. Dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze raz zachęcam wszystkich do szczepień. Grzegorz Kochański, ja również dziękuję, życzę udanej majówki i do usłyszenia za tydzień.